Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <mumbles> papam Znaczenie Królestwa Bożego w przypowieściach ewangelicznych, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 18 września 1991 roku. W tekstach ewangelicznych znajdujemy zapis nauczania Jezusa o Królestwie Bożym w relacji do Kościoła. Znajdujemy w nich także zapis tego, jak głosili to Królestwo apostołowie oraz jak było ono pojmowane i przyjmowane od początków Kościoła. Mówi Sobór Watykański II. Tajemnica Kościoła Świętego ujawnia się w jego założeniu. Pan Jezus bowiem zapoczątkował Kościół swój, głosząc radosną nowinę, a mianowicie nadejście Królestwa Bożego. Królestwo to zajaśniało ludziom w słowie, czynach i w obecności Chrystusa. Była o tym już mowa w poprzednich katechezach, zwłaszcza w ostatniej. Dziś chcielibyśmy zwrócić przede wszystkim uwagę na Jezusowe nauczanie, o Królestwie Bożym w przypowieściach, zwłaszcza tych, które w sposób szczególny ukazują znaczenie Królestwa Bożego i jego istotną wartość. Mówi Jezus: Królestwo Niebieskie podobne jest do Króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Przypowieść o uczcie weselnej ukazuje Królestwo Boże jako królewską, a więc suwerenną inicjatywę Boga samego. Równocześnie zaś mówi ona o miłości, i to miłości oblubieńczej. Syn, któremu ojciec urządza ucztę weselną, jest oblubieńcem. A choć oblubienica nie jest w tej przypowieści nazwana po imieniu, okoliczności wskazują na jej obecność i na to, kim ona jest. Staje się to jasne w innych tekstach Nowego Testamentu, utożsamiających Kościół z oblubienicą. Natomiast treść przypowieści wyraźnie wskazuje na oblubieńca, którym jest Chrystus i który urzeczywistnia przymierze Ojca z ludzkością. Jest to przymierze miłości, a samo królestwo jawi się jako komunia, wspólnota miłości, którą syn wypełnia z woli Ojca. Wyrazem tej komunii jest uczta. W kontekście ekonomii zbawienia opisanej w Ewangelii, nietrudno jest odkryć w tej uczcie weselnej odniesienie do Eucharystii sakramentu nowego i wiecznego przymierza, sakramentu oblubieńczych zaślubin Chrystusa z ludzkością w Kościele. Chociaż Kościół jako oblubienica nie jest w przypowieści nazwany, w jej kontekście znajdujemy inne elementy, które przypominają to, co Ewangelia mówi nam o Kościele, jako Królestwie Bożym, np. uniwersalność Bożego zaproszenia. Król rzekł swoim sługom, Zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Zaproszeni na ucztę weselną syna są naprzód poszczególni goście, wybrani zgodnie z tradycją Starego Przymierza. Lecz odmawiają oni przybycie na ucztę nowego przymierza, tłumacząc się różnymi przeszkodami. Wówczas Jezus mówi ustami króla, gospodarza domu. Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Zaproszenie zostaje zatem skierowane do wielu innych, którzy wypełnią salę przeznaczoną na ucztę. Jeden szczegół zwraca uwagę i każe się zastanowić nad wypowiedzianym przez Jezusa ostrzeżeniem: Lecz powiadam Wam: Wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim, a synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz. Widać jasno, iż zaproszenie staje się uniwersalne. Nowe przymierze w swoim synu Bóg pragnie zawrzeć nie z jednym ludem wybranym, ale z całą ludzkością. Dalszy ciąg przypowieści wskazuje na to, że uczestnictwo w uczcie weselnej związane jest z pewnymi istotnymi warunkami. Nie wystarczy wstąpić do kościoła, by uzyskać pewność zbawienia wiecznego. Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? pyta król jednego z zaproszonych. Wydaje się, że w tym punkcie przypowieść odchodzi od sprawy historycznego odrzucenia wyboru przez lud Izraela, by skoncentrować się na indywidualnym postępowaniu tych, którzy zostali wezwani i na sądzie, który będzie o nich wypowiedziany, lecz nie uściśla znaczenia owego stroju. Można jednak powiedzieć, że wyjaśnienie znajduje się w całokształcie chrystusowego nauczania. Ewangelia, w szczególności kazanie na górze, mówi o przykazaniu miłości, która jest zasadą życia Bożego i doskonałości na wzór Ojca. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. Chodzi o to przykazanie nowe, którego uczył Jezus. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Można wysnuć wniosek, iż strój weselny jako warunek uczestnictwa w uczcie, to właśnie owa miłość. Potwierdza to inna wielka przypowieść, odnosząca się do sądu ostatecznego, a zatem eschatologiczna. Tylko ci, którzy wypełniają przykazanie miłości poprzez uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała wobec bliźniego, mogą wziąć udział w uczcie Królestwa Bożego. Pójdźcie, błogosławieni, ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Inna jeszcze przypowieść. Pomaga nam zrozumieć, że nigdy nie jest za późno na przystąpienie do Kościoła. Zaproszenie Boże może być skierowane do człowieka aż do ostatniego momentu życia. Jest to znana przypowieść o pracujących w winnicy. Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Wychodził potem jeszcze kilkakrotnie o różnych porach dnia, aż do ostatniej godziny. Wszyscy otrzymali zapłatę, poprzez którą, oprócz sprawiedliwego wynagrodzenia za pracę, gospodarz chciał okazać swoją szczodrą miłość. Przychodzi na myśl w związku z tym przejmujący epizod przekazany przez ewangelistę Łukasza o Dobre Młodsze, ukrzyżowanym na Golgocie obok Jezusa. Zaproszenie objawiło mu się jako miłościwa inicjatywa Boga, gdy już prawie konając mówił: Jezu. Wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Usłyszał z ust skazanego na śmierć krzyżową odkupiciela oblubieńca. Zaprawdę, powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Przytoczmy jeszcze jedną przypowieść Jezusa. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił te role. Podobnie też kupiec poszukujący pięknych pereł, gdy znalazł jedną drogocenną perłę, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Przypowieść ta uczy wezwanych wielkiej prawdy. Aby być godnym zaproszenia na Ucztę Królewską Oblubieńca, trzeba okazać zrozumienie najwyższej wartości, o którą tutaj chodzi. Stąd też gotowość poświęcenia wszystkiego dla Królestwa Niebieskiego. Które ma wartość większą niż wszystko inne. Nie dorównuje mu żadna cena dóbr doczesnych. Wszystko można porzucić i nic nie stracić, jeśli tylko weźmie się udział w uczcie Chrystusa oblubieńca. Dystans wobec dóbr i ubóstwo jest istotnym warunkiem wskazanym nam obok innych przez Jezusa. Czy to gdy nazywa błogosławionymi ubogich duchem i cichych? Oraz tych, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, ponieważ do nich wszystkich należy Królestwo Niebieskie, czy też gdy jako największego w Królestwie wskazuje dziecko. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Na zakończenie możemy stwierdzić wraz z Soborem Watykańskim II, że w słowach i czynach Chrystusa. Zwłaszcza w nauczaniu przez przypowieści zajaśniało ludziom Królestwo Boże. Głosząc nadejście tego Królestwa, Chrystus założył swój Kościół i ujawnił to, co jest jego wewnętrzną Bożą Tajemnicą.